Michał, dla Ciebie na pewno sentymentalny punkt do trudnienia, bo to nie tylko boisko, na którym występowałeś niejednokrotnie w koszulce Elany, ale tutaj gdzieś za rogiem także budynek, w którym mieszkałeś, internat. Powiedz, jak Ty ten dzisiejszy występ przeżyłeś, jak to był dla Ciebie powrót do turnieju? No na pewno nie był to dla mnie obojętny mecz, jeden z ważniejszych. Grałem tutaj 2,5 roku, poznałem tu wiele fajnych ludzi, trenerów, wiele się nauczyłem. Ale to mówię, to była przeszłość. Teraz przyjęliśmy tu po punkty. Nie udało się, widzieliśmy, jakim mocnym rywalem jest Elana. Ale tym też znamy swoją wartość. Myślę, że z meczu Elana bardziej kontrolowała mecz. Ale mogliśmy się uchronić przed tymi dwoma bramkami. Ale niestety nie udało się. Wyjeżdżamy tutaj z niczym. No właśnie, przed meczem, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że walczycie o 3 punkty. No nie udało się, ale myślę, że z waszej gry rzeczywiście wynikało, że wy tutaj przyjechaliście wygrać. Możesz to jakimś swoimi słowami powiedzieć? Tak, my na każdym razie idziemy, żeby zdobyć 3 punkty. Mamy mały minus błędu, walczymy o utrzymanie. Musimy w każdym meczu punktować, w każdym meczu walczyć na 100%, na 200%. Dzisiaj się nie udało, trzeba wyciągnąć wnioski i w każdym następnym meczu powalczyć o 3 punkty. Ten Sławomir Suchomski, trenerze, chyba w bieżącym tygodniu mocno wam się skomplikowała sytuacja, ponieważ Gwardia Koszalin spadła z drugiej ligi, choć można było kalkulować, że do tego dojdzie. Przez to wy obecnie też znajdujecie się na miejscu spadkowym, bo jest jeden spadkowiczy więcej. No, nie jest ta sytuacja wasza łatwa, ale chyba ten dzisiejszy mecz, można powiedzieć, że trochę optymizmu wlać wam w serca. Tak, na pewno, cokolwiek, no, przyjechaliśmy tutaj powalczyć o jakieś punkty. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Elana jest zespołem, który jest czołowym zespołem tej ligi. Grał inne cele. My po prostu gramy, mówię, pod presją, mamy inne cele niż Elana. Chcieliśmy coś ugrać. Mówiłem zawodnikom przed meczem, że chcąc grać o zwycięstwo, można zremisować mecz. Jak się przyjedzie minimalnie, po remis albo minimalnie, żeby przegrać, no to się przegrywa jedną, dwoma bramkami. Ja uważam, że dzisiaj zasłużenie wygrała Elana, ale pokazaliśmy bardzo dobre kilka akcji, mieliśmy też swoje sytuacje. Graliśmy otwartą piłkę, chcieliśmy grać w piłkę, nie murowaliśmy bramki. No, wiadomo, w jakim miejscu jest Elana, w jakim my podejrzewamy budżet, pewnie za 6 razy większy profesjonalizm tutaj, u mnie chłopacy pracują, uczą się, no i dużo młodych zawodników, tu jest dużo zawodników drugoligowych i na pewno tutaj jakość była po stronie Elany, ale ja nie jestem z wyniku zadowolony, ale chciałbym tutaj pogratulować moim chłopakom zaangażowania i ambicji w tym meczu, bo naprawdę dali się wszystko i jeżeli będziemy tak grali z takim zaangażowaniem w tych następnych meczach i dołożymy jeszcze troszeczkę skuteczności, to myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze ładnych parę punktów zdobyć w tych meczach. Także ja gratuluję tu zwycięstwa Elanie. A co do naszej sytuacji, no mówię, nie jest komfortowa, zdajemy sobie z tego sprawę, no ale gramy, musimy grać. Teraz mamy zespół w zasięgu i wiadomo, że wszystko się rozstrzygnie. Mamy teraz 3 punkty z urzędu, można powiedzieć, walkover. I następnie gramy z drużynami, które są tuż koło nas, przed nami i tu to będą mecze prawdy. Myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji, bo widzę, że no jest jakaś nutka optymizmu po tych akcjach, po tym takim rozmachu. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, trafiliśmy na zdeterminowanego rywala, który ma w swoich szeregu bardzo dużo dobrych piłkarzy, który nawet robią zmiany robią różnicę, bo jedną zawodnicy nie gosi. I przede wszystkim to było widać, swoboda w operowaniu piłką i ogranie. Dlatego my robimy swoje, teraz mamy 2 tygodnie przerwy, przygotujemy się do meczu z rezerwami Pogoni i myślę, że zapunktujemy za 3 i to nam pomoże uwierzyć w to, że się utrzymamy. Dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź. To może od trenera Rafała Buraka zapytamy. Trenerze, 2 tygodnie przerwy pomiędzy meczami ligowymi. To była sytuacja komfortowa, czy nie do końca dla Pana i dla Pana drużyny? No, zdecydowanie nie komfortowa. Ja bardzo nie lubię takich przerw w czasie sezonu, bo one potrafią wybić trochę z uderzenia zawodników i wolimy grać co 3 dni. Mamy na tyle szeroką kadrę, że zawodnicy są bardzo
unii tego, żeby występować, żeby grać i dla mnie ta przerwa nie była niczym dobrym. Spodziewaliśmy się, że ten mecz może być bardzo ciężki tak jak ciężej. No, piłka często bywa niesprawiedliwa. Dzisiaj mógł paść taki właśnie niesprawiedliwy wynik, ale piłkarski, czyli 1-1, bo tam zawsze potała poprzeczka po akcji Górnika. No ciężko byłoby chyba wtedy odpowiedzieć, bo dzisiaj troszeczkę słabiej był zespół dysponowany. Czy pan się z tym zgodzi, czy nie do końca? Nie był słabiej dysponowany, był bardzo dobrze dysponowany, natomiast trafił na zdeterminowanego rywala i drużyna Sławka grała naprawdę bardzo mocny, zdecydowany futbol i nie mieliśmy łatwo. Natomiast myśmy grali to, co żeśmy założyli, mamy dużo jakości w zespole, czekaliśmy na swoje sytuacje, mogliśmy przejść gramy na pewno więcej. Bardzo dobra sytuacja dla Górnika przy wyniku 1-0 dla nas. I wystrzelili, mam na to, wydaje mi się, bardzo dużo atuty, żeby powiedzieć, że na chłopcy by to unieśli, to drugą rękę by strzelili. Nie ma co gdybać, bo to jest wszystko element futbolu. No. Poprzeczka też stała niecelowo. Jestem dokładnie. Dziękuję bardzo. I Damian Lękiewicz. Damian, wy już wczoraj wiedzieliście, że Świdsk-Olin stracił punkty i w przypadku dzisiejszego zwycięstwa bardzo mocno się do najtrudniejszych rywali zbliżycie. To wam ten wczorajszy wynik Sokół Świt dodał skrzydeł. To jest właśnie pytanie. Czy dodał wam skrzydeł ten wczorajszy wynik? Na pewno wiedzieliśmy o tym, że jaki był wczoraj wynik, ale ten nas nastawił, żebyśmy nie patrzyli na to, tylko mamy po prostu tutaj pokazać u siebie, kto jest lepszy, mamy żyć każdym kolejnym meczem, nie patrzeć na tabelę na razie, ale ja będę mógł żyć na podświadomości, no, że był remis i na pewno dał tym trochę skrzydeł, nie? Żeby wiedzieć się trzymać i walczyć. I tak było i wygraliśmy. Nie wiem, czy pod skupem Świtarskim, który wczoraj obronił rzut karny, się znasz? Nie wiem, czy się z Państwa sytuacjami? Znam się, znam, ale nie wiem, nie masz takiego kontaktu z nim, ale na pewno tutaj się spotkamy. Damian, teraz szybki powrót do Pucharu Polski, mecz z Unią Solec-Kujawski już w środę. Rozumiem, że problemu z koncentracją na ten mecz półfinałowy nie będzie u Was. Możesz to jakby zapewnić? No na pewno, nie tak jak powiedział, że mamy szeroką kadrę, każdy chce grać, każdy swoje minuty w pucharze też dostaje. Na pewno będzie koncentracja, będziemy walczyć, żeby gdzieś ten puchar też tutaj wygrać i na pewno nie odpuścimy, nie walczymy do końca.